Magdalena Pecka, dobry wieczór i zapraszam Państwa już teraz na szczegóły prognozy pogody. Tej nocy, proszę Państwa, nad obszar Polski zaczną napływać chmury frontu atmosferycznego, które przyniosą przelotne opady deszczu. W górach popada deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Taka aura pozostanie z nami w ciągu dnia, choć mamy szansę na niewielkie przejaśnienia. Za frontem napłynie nieco cieplejsze powietrze i jutro od 7 do 8 stopni na wschodzie, maksymalnie 11 stopni na Dolnym Śląsku, jednak temperaturę odczuwalną skutecznie obniżą. Będzie porwisty wiatr. Sprawdźmy teraz mapy Dolnego Śląska. Noc początkowo będzie pogodna, to w drugiej części nocy zaczną pojawiać się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna to 0 stopni w Kłodzku, 4 w Legnicy i we Wrocławiu. Poranek niestety nie będzie przyjemny, zachmurzenie będzie duże i występować będą opady deszczu. W drugiej części dnia mamy szansę na niewielkie przejaśnienia. Nadal spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu w Sudetach, deszczu ze śniegiem i śniegu. Będzie ciepło, 11 stopni w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać i w południe wyniesie 983 hektopaskale. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, tak jak już wspominałam, chwilami porwisty. Biometr przez spadki ciśnienia, porywy wiatru, ale także duże zachmurzenie niestety będzie niekorzystny. Warunki drogowe również złe, drogi będą śliskie. Sobota również będzie pochmurna i z opadami deszczu, jednak w niedzielę, proszę Państwa, powróci wpływ wyżu, a więc będzie słonecznie i dodatkowo ciepło w okolicach 10 stopni we Wrocławiu. Na dziś to wszystkie informacje. Udanego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.